Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul z AliExpress. Zamówiłam ostatnio kilka ciekawych rzeczy i stwierdziłam, że podzielę się z Wami moją opinią na ich temat. Są to rzeczy jak zwykle bardzo tanie. Do wszystkiego macie linki na dole, więc jeżeli będziecie czymś zainteresowane, to tam Was serdecznie odsyłam. A teraz zapraszam do oglądania, co udało mi się ostatnio fajnego upolować. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, przyszła do mnie stosunkowo niedawno, ponieważ około tygodnia temu. Nie miałam okazji jeszcze jej testować, ale zdaję sobie z tego sprawę, że mogę zostać przez zakup tego produktu całkowicie przez Was zlinczowana, ponieważ ile ludzi, tyle opinii, każdy uważa inaczej, ale też wychodzę z założenia, że każdy na swój sposób ryzykuje, każdy może zdecydować, czy chce taki produkt zakupić, czy też nie. Ja zaryzykowałam i jest on już u mnie. Mówię tutaj o mojej pierwszej paletce cieni z AliExpress. I ja zdaję sobie z tego sprawę, bo również wiele na ten temat czytałam, że wiele osób mówi, że kupowanie kosmetyków z AliExpress to największe zło, ponieważ nie jesteśmy świadome i tak naprawdę do końca nie wiemy, jak wygląda produkcja tych kosmetyków, z czym tam to wszystko jest mieszane. No i naprawdę naczytałam się wielu, wielu dziwnych rzeczy, ale ja wychodzę z założenia, że to ja zaryzykowałam, to ja będę ponosiła tego konsekwencje, jeżeli cokolwiek na mojej twarzy się stanie, chociaż mam nadzieję, że nie, słuchajcie, ponieważ cienie wyglądają naprawdę bardzo w porządku. Nie miałam okazji jeszcze ich testować, ponieważ w czwartek razem przetestujemy sobie tą paletkę. Na dzień dzisiejszy miałam okazję tylko robić swatche tych cieni i też razem sobie zeswatchujemy. Tak jak widzicie, paletka jest całkiem mała, ale ma bardzo dużo kolorów w sobie. Tak wygląda pigmentacja. Nie jest najgorzej, ale też nie jest jakoś rewelacyjnie. Cienie są dosyć kredowe, dosyć suche, ale zobaczymy, jak będzie się z nimi pracowało na bazie podcieni. Bo jak zawsze, ja testowałam jedne oko na sucho, a drugie na bazie podcieni. Cienie. Zobaczymy, słuchajcie, ta paletka nie była droga, ona kosztowała chyba coś około 3 dolarów, dokładnie 3,29 dolara, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem spoko cena. Zobaczymy, przekonamy się, będę testowała i dam Wam znać. Pamiętajcie o tym, że każdy ma wybór, ja jestem świadoma tego, co ja kupuję, więc nie musicie mi pisać, że stracę wzrok przez te cienie, bo no, bez przesady tak na pewno się nie stanie, chociaż nawet takie opinie na temat kosmetyków z AliExpress czytałam. Kolejne kosmetyki z AliExpress to tym razem eyelinery. Ja od długiego czasu już zastanawiałam się właśnie nad zakupem kolorowych eyelinerów, ale przyznam Wam szczerze, że tak odkładałam cały czas ten zakup na bok, ponieważ ja takich kolorowych eyelinerów na co dzień nie stosuję i stwierdziłam, że to będzie po prostu strata kasy. No i stwierdziłam, że zamówię na AliExpress i zobaczę, może odkryję coś ciekawego. Zamówiłam trzy kolorki. Kolor pierwszy to kolorek żółty. Na żółtym właśnie najbardziej mi zależało. On nie jest taki do końca żółty, to jest taki żółty wymieszany z zielenią. On jest taki delikatnie kanarkowy. Tego właśnie słowa mi brakowało. Kolejny kolorek 03. Tym razem mamy niebieski, taki błękitny, delikatnie wpadający w turkus. I on też się ładnie zapowiada. One są w ogóle bardzo ładnie napigmentowane. Ja myślałam, że one będą bardzo suche, że będą miały niefajną konsystencję, że nie będą napigmentowane, będą takie, wiecie, wodniste w swoim kolorze, ale zapowiadają się całkiem spoko. Nawet jak wyschną na ręce, to nie robi się z nich taka skorupa, co często ma miejsce właśnie z kolorowymi eyelinerami. I ostatni kolorek, z tego co pamiętam, to był pudrowy róż, bo już właśnie nie pamiętam, jaki kolor nawet zamówiłam. Tak, 02 pudrowy róż i on wygląda w ten sposób i jest naprawdę bardzo ładny. W ogóle co też chciałam powiedzieć, że te eyelinery przepięknie pachną. Takim kremem Nivea, więc bardzo przyjemny zapach, też myślałam, że będzie on jakiś taki, wiecie, chemiczny, toksyczny, bo mówię, różnych rzeczy się naczytałam i wiecie, jak to człowiek później podświadomość ludzka tak dziwnie działa, ale naprawdę bardzo ładnie te produkty pachną, więc mam trzy eyelinery, będziemy testować, będę się na ich temat wypowiadać. Jak jesteśmy już przy makijażu, to pokażę Wam moje rzęsy, które właśnie zamówiłam na AliExpress. Póki co przyszły mi trzy opakowania, ja zamówiłam ich na pewno zdecydowanie więcej. Wyprzedzając pytania, rzęsy, które mam na chwilę obecną na swoich powiekach, to Ardell Wispies Black i to jest ta wersja z czerwonym napisem na opakowaniu. Kupuję je w Rossmanie w cenie 25 zł, doklejam praktycznie codziennie, codziennie myję, dbam o nie, żeby wyglądały jak najlepiej. I to są właśnie rzęsy, które mam na dzień dzisiejszy. I ja ogólnie też właśnie naczytałam się wielu pozytywnych opinii na temat rzęs z AliExpress, że nie ma sensu właśnie przepłacać w drogeriach polskich, że Chińczycy mają świetne rzęsy, świetne jakościowo, że warto jest właśnie zakupić rzęsy od nich. Szczerze? Ja zadowolona nie jestem. Te rzęsy, które mam tutaj, część opakowania już została wyrzucona, bo było za duże i
stwierdziłam, że zostawię sobie tylko to pudełeczko. Szczerze mówiąc, te rzęsy są takie sobie, są bardzo krótkie, zdecydowanie krótsze niż moje naturalne rzęsy. Ponadto ten paseczek jest strasznie gruby, dosyć widoczny, sztywny, nieprzyjemny, czuję się te rzęsy na powiekach. Nawet mogę powiedzieć, że delikatnie w wewnętrzny kącik oka ten paseczek mi się wbijał, bo on jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szeroki. Ja te rzęsy miałam tylko raz na sobie, mogę Wam pokazać je z bliska, jak one wyglądają, ale przepraszam Was za to, że tutaj klej nie jest zdarty, bo mówię, no nie będę ich drugi raz nosiła, zostawiłam je tego do filmiku i po prostu je wyrzucę. Bo nie są to rzęsy dla mnie, nie tego oczekiwałam, więc tym rzęsom mówię papa. One były tanie, one nie kosztowały chyba nawet dolara. Już Wam szukam i mówię, ile one kosztowały. Kosztowały 65 centów i jeżeli mam być szczera, to na aukcji wyglądały kompletnie inaczej. Link tradycyjnie na dole. Co do następnych rzęs, to tak jak widzicie, tutaj mamy już większe opakowania i najpierw przyszły mi te rzęsy. Jak je zobaczyłam, to szczerze mówiąc też tak sobie powiedziałam, no tak nie do końca mi się podobają, ponieważ są to takie rzęsy znowu dosyć sztuczne, mają dziwne rozstawienie, ten paseczek znowu jest taki sztywny, dosyć gruby, strasznie się błyszczą, wyglądają nienaturalnie, nie naklejałam ich, ale no nie wiem, jakoś póki co nie mogę się do nich przekonać. No i jak przyszły te rzęsy, to bardzo się z nich ucieszyłam, ponieważ w końcu zobaczyłam mniej więcej taki wzór, jaki używam na co dzień. Te rzęsy spodobały mi się bardzo i nawet miałyście przyjemność zobaczyć te rzęsy w akcji na jednym z moich filmików. Na filmiku, gdzie robiłam swój makijaż dzienny, ponieważ wtedy akurat Ardelki mi gdzieś wsiąknęły i musiałam kupić nowe opakowanie, nieważne. W każdym razie użyłam właśnie tych rzęs. I powiem szczerze, tak sobie, te rzęsy na pewno nie wyglądały tak efektownie jak te z Ardell. One były w porządku, one były spoko, na pewno najlepsze z tych wszystkich, które przyszły do tej pory, ale znowu coś jest nie tak z tymi paseczkami, że znowu mi się one po prostu wbijały w wewnętrzny kącik oka. Może ja mam takie oczy, że po prostu tylko te z Ardell są do mnie dopasowane, a te chińskie nie będą, no bo to jest kolejna taka sytuacja. Nie wiem, zobaczymy, będę jeszcze na pewno je testowała, póki co te są najlepsze, ale szukam jeszcze dalej, mam nadzieję, że te, które zamówiłam teraz, będą lepsze, więc na pewno w kolejnym haulu z AliExpress dam Wam znać, czy znalazłam jakieś tanie rzęsy godne uwagi. Sprawdzam cenę i te rzęsy kosztowały 80 centów, a te kosztowały 1 dolara, więc też uważam, że cena jak najbardziej w porządku. Kolejna rzecz, którą zakupiłam, to rzecz typowo do testów, ponieważ są to takie tipsy oraz naklejki i myślę, że jeżeli są tutaj ze mną osoby, które jeszcze kiedyś kupowały sobie gazety typu Bravo, Bravo Girl i tak dalej, to na pewno pamiętają, że właśnie w tego typu gazetach takie paznokcie można było kupić. Ja w ogóle kolekcjonowałam te gazety i byłam ogromną fanką, ale to swoją drogą. W każdym razie ostatnio na AliExpress znalazłam właśnie takie cuda i stwierdziłam, że przetestuję je dla Was i zobaczymy, czy takie jednorazowe paznokcie będą się w miarę długo trzymały. Zdaję sobie z tego sprawę, że są też osoby, które nie potrafią sobie robić paznokci, a chcą, żeby na jakieś tam ważniejsze okazje te paznokcie wyglądały ładnie, więc zobaczymy, czy takie jednorazowe dobrze się sprawdzają. Ale słuchajcie, muszę Wam powiedzieć o tym, że dostałam prezent. Pierwszy raz po tylu zakupach na AliExpress dostałam prezent. I jestem po prostu tak rozczulona. Zobaczcie, dostałam pilniczek do paznokci, dostałam patyczek i jeszcze mam piękną naklejeczkę z napisem gift i z uśmieszkiem. Zawsze chciałam mieć ciocię z Ameryki, niestety nie mam, ale za to mam kolegę w Chinach, więc bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło, że dostałam taki cudowny gifcik do mojego bardzo małego zamówienia, chociaż zamówienie zawierało jeszcze cyrkonie. Zamówiłam sobie cyrkonie do paznokci i tym razem wybrałam takie holograficzne kolory. Nie chciałam takich typowo srebrnych, właśnie chciałam bardziej zaszaleć z tą kolorystyką i wybrałam takie syrenkowe jakby, takie opalizujące na wiele kolorów, mam nadzieję, że dobrze jest to w kamerze widoczne. Zamówiłam je z myślą właśnie o zbliżających się moich wakacjach. Chciałam, żeby te paznokcie dosyć się wyróżniały, żeby coś tam się działo, więc zobaczymy, jak będą wyglądały. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że one będą takie bardziej syrenkowe, a one bardziej wpadają w taką zieleń, w taki odcień niebieskiego, granatu. Jest też taki pyłek do paznokci, teraz nie przypomnę sobie tej nazwy, ale ten pyłek do paznokci po nałożeniu wygląda jak te takie muchy, co na kupy siadają, takie wiecie, tak się na zielono świecą. No to właśnie tak podobnie się mienią te
te cyrkonie w opakowaniu, ale zobaczę, dam Wam znać, może na paznokcie będą wyglądały ładniej. Kolejną rzecz zakupiłam z myślą o lecie. Kupiłam takie przepiękne pontoniki w kształcie flamingów. One są typowo do właśnie jakichś napoi, żeby sobie włożyć tutaj i w międzyczasie, jak się opalacie na przykład w kółku w basenie, no to Wasz flaming sobie też pływa razem z Waszym napojem. Strasznie mi się to spodobało, tym bardziej, że właśnie my z Jędrzejem, no odkąd mieszkamy u siebie i mamy basen, mieliśmy z tym problem, a teraz mamy swoich różowych niewolników, którzy nam będą, słuchajcie, cały czas napoje trzymać, z czego bardzo się cieszę, no uważam, że są naprawdę przesłodkie i też to była bardzo tania inwestycja. Już szukam, ile mnie to kosztowało. $32 płaciłam za dwie sztuki, z czego bardzo się cieszę. No niestety w domu już w tym roku z tego nie skorzystam. Zastanawiam się, czy zabrać to na wakacje, ale chyba sensu nie ma, więc na przyszły rok moje prześliczne flamingi będą czekały na kąpiel w basenie. Ostatnia już rzecz to przepiękna bransoletka na czerwonym sznureczku z dodatkiem złotego serduszka. Jakiś czas temu widziałam identyczną w jednym ze złotników za 50 zł, ale to nie było złoto, tylko to była stal szlachetna, a na AliExpress identyczną zakupiłam za 83 centy. Bransoletka jest naprawdę prześliczna, nic się z nią nie dzieje, noszę ją dosyć często. Były jeszcze inne wersje kolorystyczne sznureczków, były też inne zawieszki, na pewno była koniczynka chyba, gwiazdka, serduszka i jakieś tam inne wzorki. Ja zdecydowałam się na serduszko, podoba mi się to bardzo. No i myślę, że to jest taki fajny gift, żeby dorzucić, słuchajcie, komuś na prezent, bo wygląda naprawdę fajnie i co najważniejsze, właśnie to serduszko póki co nieś nie dzieje, a wiecie, przy myciu rąk jakoś szczególnie nie uważam na tą bransoletkę, a nic się z nią nie dzieje, więc jak za niecałego dolara polecam Wam serdecznie. I to byłby już cały haul z AliExpress. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, czy coś z tych rzeczy Wam się spodobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa!